nic nie pamiętam ze szkoły, prawie. Serio, tak dziwne strasznie mi się wydaje, że ktoś, że miałbym chodzić na lekcje, siedzieć w ławce i nie mogę pójść na przykład do kibla bez pytania. Dziwaczne. Ciężka linia teraz? Wtedy też była ciężka. Jakie ma studia polecasz po liceum? Najbardziej to polecam takie, których nie podał ci jakiś youtuber, tylko takie, co ci się wydają fajnym kierunkiem. No wiesz, ja jestem jedną z tych osób, co zastanawiała się, czy sobie nie pójść na filozofię, nawet tak z boku. Może jeszcze pójdę tak naprawdę na studia z filozofii. Ale to się zastanowię. A ten... A tak to nie wiem. No są dwa podejścia. Albo lecisz na kasę, albo na to, co lubisz. Jak lecisz na kasę, to nie jest kwestia mojego zdania. Jak lecisz na to, co lubisz, to też nie jest kwestia mojego zdania. Wizować będzie gość? Hitnąłem ją czy miniona? Chyba miniona. Ona ma mniejszy cooldown ode mnie. Większy. No i tak nie trafiłem tym. I już mi się to trochę nie podoba. Mogę drugi level sforsować walkę? Oni w dżungli mają Nasusa. The fuck? Jak rzucę na nią E, ona prawdopodobnie rzuci E na mnie. To jest w sumie ciężki matchup. Tak jak teraz o tym myślę, to nie jest problem w tym, że ona mi ucieka. Tylko problemem jest to, że gość może każdą moją inicjację zatrzymać. Okej, nie zasitowałem tego. Czy wiesz, co robi pasyw u Konga? Armory daje, nie? Na... Tylko w sumie to się chyba stakuje tylko na czempionach? Na czempionach i na kampach dużych w dżungli. To jest Nasus, który zabije kogoś? O nie. Ja tu ginę, jak debil. W ogóle zignajtowałem niepotrzebnie tego Eza. O! Nice. Ej, mają ich. Posprzątają wszystkich teraz. Jednak nie. Co wyłączyć? Co się dzieje? Jakiego strajka dadzą? O czym, Debil, mówisz? Ochrona wieży. XD. Kto wymyślił ochronę do 5 minuty?
jakiemuś Rioterowi po prostu te miniony, co się nie robił damage LeBlanc. Jakiś Rioter przed 5 minutą stracił playta pierwszego, jak nic. Czemu debil? Był taki manik. To z tego za ten soundtrack dostałem? Irelia, co narzeka na czempiona. Nikt by nie przejebał linii w 5 minucie. No jakiś Rioter przegrał. No a skąd się wzięła ochrona turetów przed 5 minutą, twoim zdaniem? Złoto. Jaszo, dzięki wielkie za patrona. O, patrzcie, ona sobie zgarnęła po 5 elegancko. Bo druga się wbiła. O, damage nagle zaczęła bić. Ta, chyba się recallnę. Zwłaszcza, że Irelia w ogóle narzekająca jest o tyle śmieszna, że ona kontruje, nie? Tego Garena. To jest, Irelia jest gitpikiem na Garena. Oni zginą. Chociaż może ten Garen. Mogę zabić ją teraz. Wątpię, żeby została. A jednak? Tej potki więcej się wyleczyła, niż myślałem. Teraz mogę zabić, ale zginę. Za to. Okej, okay, chyba wezmę plate'a po prostu. Myślę, że ona się nie cofnie. Kurwa, fuck. Gdzie on zabił? 5 złotych. Na topie. Siema, okay. Jak mi jadzionek? Cofnęła się? Nie. Jak mi jadzionek, całkiem git. Kurwa, miałem jedną. Pięknia krynica Mojolika Elo. 2 złote. Usunka to z Gipla. Kogo usunąć? Tatę? Co? Co ci tata zrobił? Katę, a. Nie, lubię katę. Ale jest wkurzająca czasami, wiem. Garen ma akurat 53% winrate'a na Irelia. Irelia ma zaniżone wszystkie winrate'y, nie? Dlatego, że to jest dosyć aktywna postać. Na postaciach prostych zawsze powinieneś brać pod uwagę, że są gorsze niż sugerują ich winrate'y, a na tych trudnych, że są lepsze, nie? Krynica, moja ulica, okej. Okay. To też dzięki za donate'a jak coś. Nie wiem, co zbudować. Czy LeBlanc kogoś zabiła? Jeszcze? Przed chwilą miała chyba 2 fragi. Znaczy obecnej Irelii nie nazywajmy trudną. Co mnie wiem. Ktoś się wkurzy!
Garen już spuszował w ogóle Tureta. LeBlanc zabiła? Nie, Irelia zabiła. Kurwa, Jaszo, 3 złote. Zagrasz Nexta Urgotem? Nie, ale zagram Wukongiem. Mamy deal? Deal, tak? Tutaj jest Nasus. Złoto. Wszyscy chcą złota. Ona trzyma LeBlanc. XD? Dobra. Mamy dwie osoby z tej akcji ostatecznie. Fajnie, że Sejuani sama zatrzymała LeBlanc. To lubię. Jeszcze mało damage'a bije. Strasznie Wukong jest zależny od itemu. Czekałem na Urgota. Oj, przykro mi, mordo. Ale wiesz co? Jak chcesz, to mam stare filmiki, jak grałem Ten Days Challenge. Tam są same gierki Urgotem. Ludzie tak narzekali. Ja po prostu nie mogę zagrać. Jak ja zagram kilka gier pod rząd jedną postacią, to jest płacz. Jest płacz. Nieważne, co to za postać. Wukong? Niedobrze, chciałem Urgota. Urgot? Szkoda, bo zobaczyłbym tego, Wukonga. Może teraz Essence River na drugi, trzeci item. Taki bardziej crit build. Może? Może tak? Muszę się cofnąć po tego Essence Rivera. Ale Essence Rivera to na drugi mógłbym. Okej, okay, jakoś wepchniemy to do buildu fajnie. Da się to zrobić. Ej, patrzcie to. Garen pushuje Inhiba w 12 minucie. Coś, co jest równie zabawne. Nasus jest w stanie zabić tego Garena na solo. Jaszo, 3 złote. A szkoda, ale obejrzę. O, to git. Okej. Okay. Fajnie spłynęła, widzowie. Mówiłem, że z Sejuani się będzie fajnie grało. Oni są biedni, bo oni tracą... O, szkoda, że tego Heralda nie uratowaliśmy. I chyba byśmy jeszcze zgarnęli. Scamander, 2 złote. Masz smocze jaja? Nie, może nie smocze, ale są dosyć duże. Optymalna farma P3? Nie interesuj się takimi pierdołami. Kogo obchodzi farma? Nie, bez pokazywania dzisiaj. Kurwa, spok. Kula da Jeula. 2 złote. Bo to ja kula daje fula. Okej, okay. Dzięki za donatę. I to 7 razy 8? 56. Szybka matematyka. Ona przeżyje, nie? Tak.
O. Nie. Jestem tylko stakiem dla Nasusa. Ej, tak głośna jest muzyka? Bo jest epicka. Piraci z Karaibów mają świetny soundtrack. Hejterze. Jaszo, 3 złote. Jaka range masz? Jaką rangę? No... taką, na jaką wygląda. Na głównym koncie D1, ale w sercu zawsze brąz. Okej, penta. Penta. Dobra próba. Ona mi w ogóle całkiem dużo dipsa zrobiła. A oni teraz to chodzą na Garenie jakiś dziwny build, tak? Pod to? Mortal Reminder? No to prawda. Irelka już wszystkie itemy ma. Zabijamy go? Okej, okay, damage z opóźnieniem. Na solo mogę go poskładać. Teraz będzie łatwiej, bo mam Essence Rivera. Ja z czasem... wydaje mi się, że z czasem będę schodził na tyle samo Q, ale będę go szybciej zabijał. Czy wiesz co zrobić? Od 3 miesięcy mam beznadziejne domowe Wi-Fi, że jak kompa odpalam, to ledwo przeglądarkę włączyć można. Coś co ja ci polecam, to ograniczyć, jak masz internet na przykład 1 megabit, co nie? To ustaw przez router ograniczenie prędkości na wszystkich urządzeniach do 0,9 megabita, nie? Żeby, bo może być tak, że któreś urządzenie zużywa całe pasmo i to jest coś, co często się dzieje. A, spróbuj sztuczki z naciśnięciem S. Tak, można. Ale pokażę wam też niewidzialny Q. Może wejdzie. O, tak oto wygląda. Jak się wcześniej skanceluje... kurwa, no. Przecież jestem... no widzicie, no ja jestem akurat nowym. Ale wy będziecie potrafili. Jeszcze raz tutaj. To jest dlatego, że SK u Konga zatrzymuje go tak totalnie w miejscu, żeby nie dało się tego odróżnić od W. Chyba nie mogę jej zabić. Mogę ją odciąć. Ta... trochę bez sensu, straciłem tutaj R-kę. R-ka to nie, jeszcze tam pikuś, ale ten Ignite boli stracony. Ale Reda im zgarnę. Oni zabili 4 osoby, to za darmo mam gierkę. Trik z niewidzialnym Q? No nie mogę teraz. Teraz nie potrafię. Nie umiem, jak się ludzie patrzą. No widzisz, no nie wiem. Trema. Nie lubię pokazywać przy ludziach, to już mówiłem.
Czy oni skończą sobie grę po prostu? To są 3 inhiby w 20 minucie. Mnie nawet na tych walkach nie było. Niech oni się biją, ja chcę mieć 3 inhiba. Jaszo, 3 złote. Ale ciekawostka. Trzy inhiby. Ciśniemy. Dawaj Q, dawaj rzuć Ezreal. Jakby rzucił w naszą stronę, to bym się w niego wbił. On teraz bardzo szybko schodzi. Skąd masz ten internet? W mieście większość bloków zwykle jest podłączona do światłowodu. A jaki operator, to nie ma znaczenia. Ja nie będę żadnego reklamował. Dzięki temu zacząłem AOT, jestem na 4 sezonie. I nie mogę tego oglądać. Strasznie fabuła mnie boli. Czemu cię boli? Nasus, co ma teraz gorsze staty od Irelii, mówi, że gość wintraduje. Nie. Nie. Jestem za wolny. Nic zna. Bardzo fajnym perkiem, jeśli chodzi o Wukonga, jest to, że na Q zmniejszasz armora. Łatwo o tym zapomnieć, jak się napieprzasz cały czas. Dwa złote. Ale można fokusować tanka i pomóc drużynie chyba też. Będą mieli nieciekawe humory na wieczór 3. A, bo ja wam w ogóle zapomniałem powiedzieć, dlaczego ten. Dzięki wielkie puf za donate'a. Zapomniałem wam powiedzieć, dlaczego Wukong, nie? Dlaczego akurat go męczę. I ten build Lethality. To dlatego, że Wukong na Q zmniejsza o 30% penetrację. Jak do tego dasz Black Cleavera, penetrację procentową, to wyciągasz z Lethality zwykle true damage na przeciwnika. Dlatego Wukong. Ale teraz zacząłem iść ten trochę crit build i się zmieniło. Strasznie się wszystko zmienia i trochę nie mogę się przyzwyczaić, ale podoba mi się to, co stało się z Arminem. To, że się zmienia, moim zdaniem to nie jest złe. Oglądałem to Tokyo Revengers. Jestem na bieżąco. Gość, co chce reportować Irelkę za wintradowanie.